Za kilka dni kolejna rocznica ataków terrorystycznych z 11 września. 16 lat temu samoloty porwane przez terrorystów rozbiły się o bliźniacze wieże Światowego Centrum Handlu. Kolejny spadł na pole w Shanksville w Pensylwanii, kiedy to pasażerowie próbowali pokonać terrorystów. Czwarta maszyna uderzyła w Pentagon. Samolot wbił się w ścianę budynku, który znajduje się za moimi plecami. Paweł Żuchowski, dzień dobry. Dziś chcę Wam pokazać Pentagon Memorial w Arlington, czyli miejsce upamiętniające 184 osoby, które zginęły 11 września 2001 roku w zamachu na Pentagon pod Waszyngtonem. Samolot leciał z tamtej strony, tam jest hotel. Spotkałem się z informacją, według której maszyna zahaczyła już o anteny na tamtym budynku. Schodziła na dół, była coraz niżej i uderzyła w Pentagon. Dokładnie o 9.37 lot 77 linii American Airlines wbił się w budynek amerykańskiego Departamentu Obrony. Na pokładzie znajdowało się 59 osób. 125 kolejnych ofiar to pracownicy Departamentu Obrony, którzy przebywali w feralnej części budynku w momencie zamachu. Jest oczywiście wiele teorii spiskowych, według których w Pentagon uderzyła rakieta. Pentagon Memorial w Arlington to dość spora przestrzeń, na tyle duża, by mogła pomieścić 184 ławki z nazwiskami wszystkich ofiar tragedii. Ławki są ustawione w rzędach, ale nie ma tu reguły, że na przykład w każdym jest 6 czy 8 ławek. Kluczem jest data urodzin zabitych. W każdym rzędzie jest tyle ławek, ile osób z danego rocznika zginęło w tym zamachu. Pod każdą ławką jest taki mały zbiornik z płynącą wodą. Każdego dnia o 9.37 woda zatrzymuje się na minutę. Jeszcze parę lat temu można było dostrzec różnicę w kolorze elewacji odbudowanego budynku Departamentu Obrony, ale z każdym rokiem ślad się zaciera. Jeżeli ktoś z Was zamierza odwiedzić Waszyngton, to podpowiadam, że może zwiedzać Pentagon. Oczywiście o zgodę trzeba wystąpić dużo wcześniej, ale wówczas w czasie wędrówki korytarzami tego budynku turyści dochodzą do właśnie tego skrzydła, które zostało zniszczone. Tam jest Izba Pamięci poświęcona tym, którzy zginęli. Ale jak wspomniałem, trzeba postarać się o możliwość zwiedzania Pentagonu.
Przychodząc tutaj, do tego miejsca, do tego pomieszczenia nie da się wejść. Trzeba po prostu załatwić sobie wycieczkę. Przed 11 września postaram się Wam jeszcze pokazać inne miejsca poświęcone pamięci ofiar zamachów terrorystycznych, do których doszło w USA 16 lat temu. Do zobaczenia i usłyszenia. Kłaniam się nisko. Paweł Żukowski.